W tym nagraniu zajmiemy się ustalaniem współczynników stechiometrycznych reakcji redox metodą bilansu elektronowo-jonowego. Reakcja redox jest to reakcja, w której dochodzi do zmiany stopni utlenienia poszczególnych atomów w trakcie procesu utleniania i redukcji związków chemicznych. Termin redox powstał z połączenia słów redukcja i oksydacja, czyli utlenianie. Związek chemiczny będący dawcą elektronów to reduktor, zaś substancja będąca akceptorem elektronów nazywana jest utleniaczem. Reakcja, jakiej współczynniki stechiometryczne ustalimy, to reakcja anionu dichromianowego 6 z anionem chlorkowym w roztworze wodnym, w wyniku której powstają kationy chromu 3+ i chlor cząsteczkowy. Ustalmy, jakie są stopnie utlenienia poszczególnych atomów. Tlen w anionie dichromianowym 6 ma minus drugi stopień utlenienia. W jonie znajduje się 7 atomów tlenu. 7 razy minus 2 daje minus 14. Cały jon ma ładunek minus 2. Zastanówmy się, ile musimy dodać do minus 14, aby uzyskać minus 2. Oczywiście 12. W jonie znajdują się 2 atomy chromu. 12 podzielić na 2 daje 6. Więc aby zachować ładunek anionu przy minus drugim stopniu utlenienia tlenu, wiemy już, że atom chromu w tym anionie ma 6 stopień utlenienia. W anionie chlorkowym chlor ma minus pierwszy stopień utlenienia. W kationie chromu atom chromu ma taki sam stopień utlenienia jak ładunek jonu, więc ma on 3 stopień utlenienia. W obojętnej cząsteczce chloru oba atomy chloru mają zerowy stopień utlenienia. W trakcie reakcji atom chromu zmienił stopień utlenienia z 6 na 3. Atom chromu się zredukował. Natomiast chlor przeszedł z minus pierwszego stopnia na zerowy stopień utlenienia, więc się utlenił. Przedstawiona reakcja jest reakcją redox. W trakcie ustalania współczynników stechiometrycznych równania przedstawiającego reakcję redox metodą bilansu elektronowo-jonowego należy wykonać 10, nazwijmy to, kroków. W kroku pierwszym należy napisać ogólny schemat reakcji w sposób jonowy. Na tym etapie uwzględnia się jedynie te jony, w których atomy zmieniły swój stopień utlenienia. Krok drugi polega na podzieleniu reakcji zapisanej w sposób jonowy na dwie reakcje poołówkowe. W kroku trzecim uwzględniamy metale i niemetale po obu stronach równania poołówkowego. W czwartym kroku, po stronie równania, gdzie jest za mało atomów tlenu, dopisujemy tyle cząsteczek wody, aby zgadzała się liczba atomów tlenu po obu stronach równania poołówkowego. Następnie niedomiar wodorów uzupełniamy za pomocą kationów wodoru. W szóstym etapie uzupełniamy elektrony w równaniu tak, aby ładunek po obu stronach równania był taki sam. W przypadku, gdy na podstawie równania redox wiemy, że reakcja zachodzi w środowisku zasadowym, to po obu stronach równania reakcji dopisujemy aniony wodorotlenkowe. Dokładnie tyle anionów, ile mamy jonów wodoru. Następnie całą procedurę powtarzamy dla drugiej reakcji poołówkowej. W kolejnym etapie mnożymy reakcje poołówkowe na krzyż przez liczby równe liczbom elektronów w odpowiednich reakcjach poołówkowych. I na sam koniec dodajemy stronami obie reakcje poołówkowe i wszystko uporządkowujemy. Poznaliśmy już wszystkie zasady ustalania współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowo-jonowego, więc ustalmy współczynniki stechiometryczne w naszym równaniu. Akurat tak się składa, że równanie to jest już zapisane w sposób jonowy. Dlatego też możemy pominąć krok pierwszy i od razu podzielmy równanie na równania poołówkowe. Najpierw zajmijmy się pierwszym równaniem poołówkowym. Chrom przeszedł z 6 stopnia utlenienia na 3 stopień utlenienia. To jest równanie redukcji. Anion dichromianowy 6 jest utleniaczem w przypadku przedstawionej reakcji. Kolej na krok trzeci. Po lewej stronie mamy 2 atomy chromu, a po prawej 1 atom, więc postawię przed kationem chromu 2. I mamy uzgodnioną liczbę atomów chromu po obu stronach równania. W czwartym kroku musimy wyrównać liczbę tlenów poprzez dodanie cząsteczek wody. Tlen znajduje się po stronie substratów,
więc po stronie produktów dopiszę 7 cząsteczek wody. Przejdźmy do kroku 5 i uzupełnijmy brakujące protony. Protony należy w tym przypadku dodać po stronie substratów. Musimy dodać 14 protonów. Teraz obliczmy wypadkowy ładunek w tym równaniu połówkowym. Po lewej stronie ładunek wynosi minus 2 plus 14, 12. Natomiast po prawej stronie ładunek wynosi plus 6. W takim razie po lewej stronie równania należy dodać 6 elektronów. W przypadku tego równania połówkowego należy pominąć punkt 7, ponieważ reakcja zachodzi w środowisku kwasowym. Dichromiany występują tylko w środowisku kwasowym. Również jon chromu występuje tylko w środowisku kwasowym. Gdyby reakcja zachodziła w środowisku zasadowym, mielibyśmy do czynienia z jonami chromianowymi 6 i wodorotlenkiem chromu. Teraz wykonajmy wszystkie kroki dla kolejnego równania połówkowego. Wyrównajmy liczbę atomów po obu stronach równania. Po lewej stronie wstawię 2 przed anion chlorkowy. W równaniu nie mamy atomów tlenu, więc pominę punkt 4 i 5. Od razu uzgodnię ładunek po obu stronach równania. Po lewej stronie ładunek wynosi minus 2, natomiast po prawej stronie wynosi on 0. W związku z czym po stronie produktów dopiszmy 2 elektrony. Teraz możemy przejść do kroku 9. W reakcji utleniania powstają 2 elektrony. Natomiast do reakcji redukcji wykorzystane jest aż 6 elektronów. Dlatego też w obu równaniach liczba elektronów musi wynosić 6, ponieważ w obu procesach udział bierze tyle samo elektronów. W takim razie drugie równanie pomnożę razy 3. Teraz dodam oba równania stronami. Po obu stronach równania występują elektrony, więc mogę je skrócić i otrzymujemy równanie końcowe o uzgodnionych współczynnikach stechiometrycznych. 14 kationów wodoru reaguje z jednym anionem dichromianowym 6 i 6 anionami chlorkowymi, w wyniku czego powstaje 2 kationy chromu na 3 stopniu utlenienia, 3 cząsteczki chloru i 7 cząsteczek wody.